Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, produkt od widza, Pure Boys. Mam tu napisane spray and gloss. Jak widzisz, troszeczkę wilgotno jeszcze, ale słońce już wychodzi. 7 października u mnie, piąteczek, 10 godzina. Przykryję na mańku produkty od projektu No Name. Pamiętasz ten film? Mam nadzieję, że tak. Tu siedzi Top Coat, tutaj siedzi Quick Detailer, tutaj siedzi jakiś wosk w płynie. Zobaczymy, jak usiądzie ten produkt. Mam tasiemkę, tu też zrobię odcięcie i od tego prawdopodobnie zacznę. A, mikrofibra. Ponownie od, to już ostatnia mięciutka od FX Protect. Zielona jakaś, kurczę. Zobaczymy, jak to się ma z miękkością. Tak to nie latamy. O, dobra, latamy. Fajna, mięciutka, taka mięsista, czuć, że jest tego mięsa naprawdę dużo, że potrafi wchłonąć dużo materiału, czuję, że będzie się kładło, aplikowało nią bosko. Teraz tak, tasiemka właśnie. I dziękuję widzowi za ten produkt, nie wiem od kogo dostałem, przepraszam, stoi ich tam tyle, naprawdę dużo, że od czasu do czasu coś zabieram właśnie na taki szybki strzał. Uspokój się. Kurczę, ale mi tu na hałasu narobiło. No dobra, to co? Zaczniemy od zapachu może, co? Przyjemny, kurczę, z czym mi się kojarzy? Z czymś takim rześkim. Świeży. Ojej, ojej. Jakieś cukierki. Fenomenalny, świeży taki rześki zapach. Rewelacja. No dobra. I ciach, 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 ciach. Aplikacja. Docieranko. O, śliskość. O, połysk. Dobra. Przyciemnienie. Brak. Brak jakiegokolwiek przyciemnienia. Śliskość. Fenomenalna. Oja. Jakby ci to zobrazować. Słuchaj. I tu staje, ogień, ale zajebisty, to już wiem, że będzie mistrzostwo. Samo zarzucenie produktu troszeczkę idzie tem, ale odparowuje. Słuchaj, jest może z 12-13, ale odparowuje, już, sam, po prostu, ale mistrzostwo, ale zajebisty, o panie, dobra, lecimy maskę. Tutaj nie żałuję materiału. Cała butelka pójdzie, to nie ma bata. Uwaga, jedziemy. Tak, aplikacja jest toporna, nie będę ukrywał. Stawia opór. Tutaj na wilgnę nałożymy. Aplikacja jest taka toporna. Stawia opór, ale odwracam. Docieram. A tu, gdzie jest produkt, stawia opór niestety. O, tu mi się jeszcze. Mam wrażenie, że nie lubi wody. O, i powoli zaczyna się kończyć. Ale fajnie. Tak, nie lubi wody. Oja, ale śliskość. Ojej. Obłędna. Dobra. Fenomenalnie. I ten zapaszek taki rześki, naprawdę przyjemny, taki świeży. Styk, odwracam. Fajna mikrofibra, taka mięsista, naprawdę rewelacja. Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o mikrofibry, FX ma naprawdę fajne, zajebiste. I to czuć, że to jest naprawdę grubsza jakość, to nie jest jakiś, kurczę, przypadkowy Chińczyk z AliExpress, że tutaj ktoś się do tego przyłożył, żeby to miało ręce i nogi. A jeżeli z AliExpress, to rzeczywiście znaleźli rewelacyjne. Nie no, obłęd. Jak się to kładzie? No dobra, lecimy dalej. Mikrofibra. Długi włos w tej mikrofibrze. Możliwe, że z krótkim włosem będzie się lepiej to aplikować. Tim tiririm.
Tak, produkt za bardzo nie lubi wody. Mam takie wrażenie. Ale sprawdzimy to zaraz. No, zobacz, widzisz? Rozprowadza mi się średnio. Nie będę ukrywał na tym lakierze. Sprawdzę to jeszcze na powłoce u góry. Odwracam i docieram. No wiesz, pogoda też jaka jest, temperatura też jest jaka jest. Słuchaj, ja mam na GoPro zauważyłem 20 minut możliwości nagrania z tego względu, że tu testowałem różne produkty, ale śliskość jest fenomenalna, jak już się dotrze. O ja! O, rewelacja. I tu widać, że to jest czysty połysk. Czysty połysk bez zbędnego przymulania. Typowy, kurczę, skurczybyk na białe lakiery. Ale jebnięcie. Oj, 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 no pięknie, zobacz. Podbija na maksa. Szklistość, połysk, rewelacja. Na tym topcoacie po prostu miazga. Ha. Dobra, to teraz robię tak. Nie wytrzymam, idę po taboret. I muszę go położyć na dachu. Tu, gdzie jest powłoka. Jakieś rysy, smugi. A co tu się wydarzyło? Kurde. Jakiś pewnie od gałęzi. Odwracam mikrofibrę, żeby była sucha. Zwilżyłem mikrofibrę. I teraz tak, rozprowadzę. Zobacz, widzisz? O, tu kładłem jakiś produkt. Nie pamiętam, co to było. Coś tu było. Zobacz. I już. Na suchym panelu. Nic nie robisz. Obłęd. Już. Czy ty to widziałeś? Nie lubi wody. To trzeba przyznać. Ale na lakierze, który jest ciepły, nie jest wilgotny, to jest w ogóle nic nie robisz. Ale masakra. Obłęd. Nie no, muszę jeszcze tam położyć, bo nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Fenomenalny produkt. No i to jest produkt na szybkie uderzenie. Zobacz, odparowywanie. Ale agent. Uwaga, ją, 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 ją. Rozprowadzam. I zostawiam. I już. Tu jeszcze coś jest, ale to zbierzemy. Cyk, 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 cyk. I po wszystkim. Słuchaj, obłęd. Mistrzostwo. Produkt tak naprawdę idiotoodporny. Tego się nie da spieprzyć. Nie da się. No nie da się spieprzyć. No tutaj lakier jest chłodny. Pomimo, że słoneczko świeci, jest chłodny, bo dopiero co wyszło. Ale zobacz to odparowywanie. Ogień. I został tylko obłędny połysk. Fantastyczny produkt. Kurczę. Takie rzeczy lubimy. Takie rzeczy. Nie, nie wytrzymam. Muszę dach do końca pojechać. Zajarałem się za bardzo. Teraz z tej strony. Zajarałem się na maksa, naprawdę, tym produktem. Tu jest trochę wody. Zobaczymy, czy rzeczywiście potwierdza się to, że nie lubi wody. Złapiemy trochę wody. Rozprowadzenie. No i tu jest powłoka. To też jest inaczej niż na tym lakierze, który jest tam śmiesznej jakości porysowany. Tutaj było... była korekta zrobiona. Słuchaj, no z wodą troszeczkę mazy zostają, bo to chodzi o wodę, ale nie, no też nie robi problemów. Ale zajebiście. Fajny, naprawdę fajny produkt. No i ta mikrofibra go jak najbardziej lubi. Dobra, położę jeszcze z przodu, żeby nie było. Kurczę, a co mi tam? Krople sprawdzamy? A może i sprawdzimy. Zobaczę, bo wiem, jakie były przed aplikacją. Był w sumie zjazd, nie było kropelek. Zobaczymy, czy tu pojawią się jakieś jędrne, soczyste kropelki. Słuchaj, ja dalej nawet nie będę jechał, bo to nie ma sensu. No Uni pokazało, że to jest produkt rewelacyjny. Tutaj na tym topcoacie też, no podbicie jest nie... No, widać, że to idzie w połysk. No naprawdę, glosik jest piękny. Rewelacja. Praca w ogóle to jest mistrzostwo. Rozprowadza się tak naprawdę, jak nie dotrzesz, to sam odparuje. Nie narobi ci w ogóle bałaganu. Idealny będzie taki właśnie do... Umyjesz sobie auto i przejechać sobie, żeby go sobie odświeżyć, ewentualnie zebrać resztę wody, dodatkowo dodać połysku.
A jeszcze lepsze, bo teraz sprawdzę jednak. Sprawdzę, słuchaj, z wodą, czy... Czy przy osuszaniu będzie super, z tego względu, że ma... Proszę się uspokoić. Nie do ciebie mówię. Jak będzie potrzeba, to porozmawiamy. Na razie idziesz tam, odpoczywasz. O właśnie, bardzo ładnie. No widzisz, można? Można. Teraz tak, bo produkt ma fenomenalny poślizg, więc tutaj do osuszania i minimalizowania zarysowań może być naprawdę fantastyczny. Kropelki, no nie są złe. Tu zmoczę panel, powiedzmy, bo chcę sobie osuszyć auto. I co robię? Co robię? Robię taki myk. Myk. Tak, lubi, zobacz jak woda zjeżdża. Lubi wodę. Zdecydowanie tak. I zbieram. Ojej, jak się łączy z wodą, zobacz. Fakt, że z wodą idzie tempo to zbieranie, czyli kurde. Lubi wodę, ale wiesz co, tempo idzie. Stawia opór. Tak, jednak z wodą bym go nie atakował. Nie ma tego poślizgu. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o wodę, ostatnio testowałem ANSO, film się pojawi, ojej, to jest po prostu masakra. Teraz tak, tu zostały smugi, ja to widzę. Muszę wymienić mikrofibrę, bo już ją zmoczyłem. Tak czy tak, mikrofibra jest naprawdę fantastyczna, super. Do wosków, do quick detailerów. Też FX, z tego względu, no są skurczybyki niezłe, mięsista, zobacz. Jednostronna, z krótkim włosem i gęsta. I ta moim zdaniem będzie perfekcyjna do tego produktu. Teraz tak, zobaczyć chcę, czy jeszcze są te smugi. Nie, odparowało wszystko. I połysk, ja pierdziele. Naprawdę, jest dobrze. Sprawdźmy krople. Powiem Ci tak, krople koślawe po tym produkcie. Wcześniej były ładniejsze, więc tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby dodać połysku. I robi to. I robi to w wspaniały sposób. Dobra, lecę dalej. Panel teraz tak. Obłędny produkt. Naprawdę super. O, i tutaj tak. On przy aplikacji też nie jest jakiś fantastyczny. O, dobra. I teraz docieranko. Tak, jak dostanie wody, bez wody jest idealnie, ale jak dostanie wody, to niestety czuję taki opór. O ja, no i już. Tak, zdecydowanie mikrofibra gęsta z krótkim włosem zrobi mega robotę. Słuchaj, ja zrobię całe autko i pokażę Ci połysk po aplikacji tego produktu. Dach to jest kosmos i to widać, że to idzie w połysk. Super produkt, jeżeli chodzi o szybkie odświeżenie lakieru, czyli umyłem, szybko zebrać. O, teraz tak, tu mi trochę produktu zostało w słońcu. I co zrobimy? I zbierzemy, zobaczymy. Tu z wodą skurczybyk. I znikło. No i pięknie. Produkt ewidentnie idzie w połysk, brak przyciemnienia. Fenomenalny poślizg, naprawdę. Wody... No niekoniecznie, żeby on lubił wodę. Tu może być fajna sprawa właśnie z, można powiedzieć, z odkurzenia auta. O tak, o, z odkurzenia. Kurczę, gdzieś na zlocik i wjeżdża z tym produktem delikatna. I wtedy rzeczywiście mikrofibra z długim włosem, nie z krótkim. Delikatnie zbierasz z tym produktem kurz. Raczej kilka mikrofibr, bo jedno całe auto to wiadomo, czym to się skończy. No, kiedyś tak się robiło i tak się robi, i to nie ukrywajmy. I... Odkurzało się, w sumie quick detailer do tego służył, więc kurczę, bez przesady. Produkt fenomenalny. No dobra, słuchaj, najlepiej uzupełnił powłokę. No tutaj na tym topcoacie to usiadł, no po prostu rewelacyjnie. Kurde, jaram się, naprawdę jaram się. Łapsa, piknie. A, jeszcze zobaczmy, czy plastiki lubi, właśnie. Jak to jest na plastikach z nim. Co on z nimi zrobi? Pstryk. No co, no. Dodał poślizgu. I teraz tak, w jednym miejscu mam tam lejkę, pamiętasz? Odcięcie. Zobaczymy, czy zniknie to odcięcie. Dobra.
grubo materiału w tym miejscu. Ciekawe, czy przyciemni plastik. Coś ci mogę powiedzieć, wiesz co? Nie, nie, odparowuje powoli, o, już pojawia się. Nie, typowo poślizg i połysk, tak, no poślizg jest obłędny. I to nawet na plastiku, kurczę, także będzie siedział na wszystkim. A, jeszcze szyba. Szyba. Co zrobisz na szybie? Rozprowadzamy. I zbieramy. Zdecydowanie lepiej, tak, pracuje mi się mikrofibrą z krótkim włosem. Na szybce jaki poślizg. Obłęd. Naprawdę. Ja. Tu jeszcze. Słuchaj, nie mogę przestać smarować tym produktem. Miałem już kończyć film. Kurczę, no nie da rady. No. Wszędzie, gdzie nie wjadę, mega poślizg. I pyk. I proszę. I już połysk. Obłęd. Siedzi na wszystkim. Plastik, szkło, piano, lakier. Rewelacyjny produkt. Naprawdę bardzo fajny. Co jest fajne? Fajne jest to, że dodaje takiego przyjemnego, fajnego połysku i super poślizgu. Na szybkie odmulenie będzie naprawdę rewelacja. Oczywiście powtórzyłem się. No dobra. Jeszcze raz dziękuję za produkt. Ogarnę całe auto i pokażę ci, jak wygląda, jeżeli chodzi o połysk. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!